dziś pokażę Wam taką wtyczkę 32-amperową. Pewnie większość rozbierała na pewno taką wtyczkę, ale ci, co nie rozbierali, to pewnie z chęcią sobie popatrzą. Także to tak wygląda w ten sposób. Tutaj są cztery wtyki, jak widzicie. Cztery są pod kątem prostym do koła, a ta jedna jest pod skosem. Tutaj podłączamy uziominy. Tutaj z tej strony podłączamy te trzy prądowe, a tutaj uziominy. I później to z kolei wsuwamy każde oddzielnie. To jest uszkodzone w tej chwili, ale nie trzeba się tym przejmować. Gdzieś mam zapasowe, bo to czasami ulegało uszkodzeniu. To jest bakielit, izolator i to później się tutaj od spodu podłączone były przewody. Tutaj widzicie, przewód był za cienki, to dodatkowo była dana izolacja po to, żeby jakby dopychać to wszystko do wewnętrznej strony. I później, jak to już było gotowe, wtedy to się wkładało do tej obudowy. Tutaj uziemienie, to tutaj zobaczcie, tu jest taki do góry występ, a te dwie śruby są poniżej. Teraz w tej chwili mi się tego nie uda skręcić, bo musiałbym to całość zmontować. Ale ci, co nie widzieli, pewnie z chęcią sobie zobaczyli. To jest podobnie w tych wtyczkach 16. Były takie wtyczki tego typu z bolcami tutaj też okrągłymi. Ja teraz mam już te plastikowe, te tak zwane nowoczesne, ale podobnież te są dużo lepsze i bardziej wytrzymałe. Jak ktoś ma duże pobory, duży pobór prądu, albo po prostu wszystkie styki, jak łączymy, znaczy przewody czy coś, musimy bardzo mocno dobrze dokręcić. Nie zrywać gwintów, tylko dobrze mocno dokręcić po to, żeby nam się w miejscu łączenia przewody nie grzały. Także tu zobaczyliście wtyczkę od środka 32-amperową. Dziękuję.